witajcie w następnej degustacji. Następne szkockie piwo. Tym razem z wyboru Drygate. I jest to Gladeye IPA Retro India Pale Ale. 5,5% alkoholu. Bardzo ładnie to wygląda, prawie jak witraż. Takie oko potwora. W składzie woda, słód, jęczmienny, drożdże, chmiele. I co tu piszą, że po prostu inspirowali się amerykańskimi kraftowymi piwami z lat 70. i 80. 50 lat tradycji. Także no, bardzo tradycyjne ma być, prawda? Bardzo tradycyjne. No, podejrzewam, że 50 lat temu to może by ich urywało dupę, a teraz to wątpię. No ale jeżeli jest to trybut dla tradycji, no to czemu nie? Kapsel, logo, brawa. Jakaś taka linia polowana. Mają być zęby smoka czy coś, nie wiem. Piwo, jak widzicie, jest barwy bursztynowej. Tutaj sucha piana została. Naprawdę duża piana się zrobiła przy nalewaniu. Dolej mnie do końca. Bardzo ładnie wygląda. Drobne pęcherzyki. Trochę większe się robią na szczycie, ale ogólnie fajnie. Piwo jest prawie klarowne. Coś tam jednak pływa. Ale ogólnie jest fajnie. Aromat słodowy, naprawdę bardzo niewielkie nutki cytrusowe, bardziej słodowość. Zobaczmy jeszcze z butelki. Tak, słodowość, chlebowość, lekkie nutki przypalane, melanoidowe i to wszystko. Nawet śladu cytrusowości ze szklanki już się coś nam pojawia, ale też niedużo. No to dobra, to spróbujmy. Pełne ciało, fajna taka słodowość, biszkoptowa, trochę ciasteczkowa taka. Goryczka się pojawia, taka przypalana, melanoidowa, czyli taka przypalona skórka od chleba. Przechodzi to w goryczkę. Goryczka jest bardzo tradycyjna. Trochę ziołowości, trochę ziemistości. Tradycyjna angielska. Okej. Fajne pełne ciało. Ale nie jest bardzo słodkie, jest raczej wytrawne. Troszkę akcentów cytrusowych. Może jest to odświeżenie, jakie fajna pijalność. Ale jest też sporo karmelu. No okej, karmel w angielskich piwach typowe. Ale jest też toffee. Toffee, który wskazuje na diacetyl. No, może się pojawić, ale mi się wydaje, że tutaj jest go za dużo i zaczyna przeszkadzać. Tak. Zdecydowanie troszkę przeszkadza. Jak karmel by nie przeszkadzał, to toffee troszkę już zaczyna przeszkadzać. Ogólnie jest to fajne piwo. Tradycyjne, owszem, ale nadal bardzo pijalne. Fajnie by się go piło na pewno w pubie.
jest pełne. Jest trochę karmelu, oczywiście. Goryczka nie jest wybuchana za bardzo, ale jest i czuć ją. Troszkę cytrusowości, która jest, no, dodaje pijalności. Ale ten diacetyl z tego toffee to tak troszkę zaczyna przeszkadzać. I jakby nie to, to by było fajne retro piwo. Rzeczywiście. Tak. Tak. Za dużo tego toffee. Także jakby wywalił ten diacetyl, to byłoby naprawdę fajne retro IPA. Jest wystarczająco gorzkie, pełne ciało, słodowe, bardzo klasyczne, angielskie IPA. Ale ten diacetyl mi tu przeszkadza niestety. Wytrąca mnie z równowagi. No okej. Warto spróbować. Może to jest tylko moja warka. I no, miałem problem z diacetylem, prawda? Także, jeżeli ktoś próbował, dajcie znać w komentarzu, czy mieliście ten diacetyl i to za dużo toffee, czy tylko to jest lokalna sprawa, moja warka i tyle, nie? Także dajcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o tym, żeby nacisnąć dzwoneczek, który będzie wam przypominał każdy nowy film na kanale, tylko że będzie się na bieżąco. No, przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. Będziemy się często widywać. Wasze zdrowie. Slan dziwa.